Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do gry Farming Simulator 22. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób te małe kostki, jakby małe kostki słomy, przeobrazić w taką dużą, jedną dużą kostkę słomy, zwieźć na gospodarstwo i w momencie, kiedy potrzebujecie z powrotem takie małe kostki słomy, no to przekształcić tą dużą w te małe kostki słomy za pomocą maszyn, które macie dostępne w grze bez żadnej modyfikacji. Zapraszam. Czasami, jeżeli macie troszeczkę więcej szczęścia, możecie trafić na wyprzedaży małą prasę od Massey Fergusona, która prasuje słomę w małe kostki. W Farming Simulator 22 mamy do dyspozycji różnej wielkości kostki i bele. Szczególnie spodobała mi się prasa MF1840, która produkuje małe kostki, a te można później podnieść ręką, co jest szczególnie fajne w momencie, kiedy na przykład ścielimy zwierzętom. Samo prasowanie to bardzo duża frajda. Prasa bardzo dobrze radzi sobie nawet z takimi grubszymi pokosami, tak więc bardzo fajnie można sprzątnąć słomę po żniwach. Problemy zaczynają się troszeczkę później. Okazuje się, że po prostu produkujemy mnóstwo tych kostek, ponieważ pojemność tej kostki to tylko 700 litrów. No i w efekcie na polu, na którym pracowałem, tych kostek pod koniec było aż 200. Zebranie z pola i przetransportowanie na gospodarstwo w takiej formie zajmie na pewno bardzo dużo czasu, jeżeli będziemy ładowali je ręcznie. Całe szczęście w grze jest dostępna maszyna, która pozwoli nam zautomatyzować ten proces. Jest to Arkusin Multipack D14. To maszyna, która pomaga w zbieraniu małych kostek. Bardzo łatwa w obsłudze, na polu wciskamy klawisz B i wówczas zaczyna zbierać kostki i układać je w jedną dużą. W momencie, kiedy maszyna uformuje jedną dużą kostkę, można ją rozładować poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza Y. Taka duża kostka składa się z 14 mniejszych, które są ze sobą powiązane. W momencie, kiedy skończyłem pracę na polu, liczba tych 200 małych kostek została zredukowana do kilkunastu dużych kostek. Dodatkowo byłem w stanie sobie je pogrupować. Dzięki temu w przyszłości ułatwię sobie załadunek tych dużych kostek. Podczas załadunku i wywozu tych dużych kostek oczywiście bazujemy już na ogólnodostępnych maszynach, które do tego służą w Farming Simulator 22. Zyskujemy na czasie, nawet po uwzględnieniu czasu, który spędziliśmy na farmowanie tych dużych kostek. To nie koniec. Jeżeli w przyszłości będziecie chcieli mieć dostęp do tych małych kostek, wówczas podchodzimy do takiej dużej kostki, która została uformowana za pomocą maszyny Arkusin Multipack D14. Podchodzimy do niej, wciskamy klawisz R, wówczas to sznurki zostaną rozcięte i od tego momentu mamy dostęp do 14 mniejszych kostek. Dzięki temu, tak jak tutaj na przykładzie, możemy ręcznie sobie ścielić u koni. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się spodobał i przyda się wam w przyszłości. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę. No a jeżeli macie jakieś własne propozycje co do poradników, ewentualnie testów, które mogłyby się tutaj w przyszłości ukazać u mnie na kanale, więc proszę, napiszcie o tym w komentarzach. To wszystko. Pozdrawiam, Anton.